Cześć wszystkim, z tej strony Adam i witam Was już w 8. odcinku Trzech Szybkich. Dzisiaj będzie bardziej taka sekcja ginekologiczna, także jeżeli ktoś z Was będzie chciał zostać ginekologiem w przyszłości, to szczególnie Wam się przyda ten odcinek, a jeśli nie, to również zapraszam do oglądania. Także zaczynamy dzisiaj od endometriozy. Jest to w zasadzie jedna z klasycznych chorób, jeśli chodzi o ginekologię, a pytanie wygląda następująco. Rozpoznanie endometriozy należy rozważyć u pacjentki z następującymi objawami. 1. Cyklicznie występujący ból rozpoczynający się tuż przed krwawieniem miesiączkowym trwający przez cały okres miesiączki. Tak, jest to jedna z charakterystycznych cech endometriozy, ponieważ tutaj mamy komórki, które prawidłowo powinny znajdować się w jamie macicy i one w jakiś sposób wydostały się poza tę jamę, tworzą ektopowe ogniska, ale w zasadzie zachowują się dosłownie tak jak śluzówka tej macicy. Czyli reagują na te same stężenia hormonów w taki sam sposób jak śluzówka macicy, więc ta symptomatologia jest związana razem z cyklem miesiączkowym. Także to nam wchodzi. 2. Temperatura w okresie okołomiesiączkowym powyżej 39 stopni. Nie spotkałem się z taką informacją, żeby w endometriozie jakiekolwiek zmiany temperatury zachodziły. Następnie mamy dyspareunia, czyli dolegliwości bólowe związane ze współżyciem. I to jest prawidłowa odpowiedź, ponieważ te ogniska ektopowe mogą mechanicznie podrażniać inne struktury podczas współżycia. Następnie mamy ból w trakcie defekacji i lub mikcji. To jest w zasadzie ten mechanizm taki sam co poprzednio. Po prostu mechanicznie można podrażniać inne struktury jamy brzusznej, tak samo zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej podczas defekacji czy mikcji powoduje dolegliwości bólowe. No i cuchnąca wydzielenia z pochwy to nam odpada akurat, ponieważ tutaj nie mamy do czynienia w zasadzie z żadną infekcją czy innym procesem gnilnym, który by nam powodował takie dolegliwości. Tutaj mamy po prostu ektopową tkankę, która sobie rośnie na zewnątrz macicy i w różnych dziwnych miejscach często, co prawda, ale ona zachowuje się w sposób prawidłowy, czyli odpowiada tak samo na hormony. Tylko największą bolączką jest to, że jest w złym miejscu i niekontrolowanie się rozrasta. Może jak już jesteśmy przy endometriozie, to warto powiedzieć parę słów o diagnostyce tej choroby i leczeniu. Tutaj w zasadzie bez rozpoznania histopatologicznego się nie obędzie w większości przypadków. Czyli mamy pewne objawy, które są dość charakterystyczne, ale one nam nie wystarczają, żeby stwierdzić, że to jest endometrioza. Więc najczęściej podczas laparoskopii zwiadowczej pobiera się wycinki do badań, ogląda pod mikroskopem i dopiero wtedy można stwierdzić, że to jest endometrioza. Natomiast to do leczenia, to tak samo jak w tej metodzie diagnostycznej, można od razu wyciąć w całości te ogniska, co powoduje nam wyleczenie. Natomiast istnieją też metody farmakologiczne, które głównie polegają na uśpieniu hormonalnym tych ognisk. I to są głównie trzy leki tak naprawdę. To są inhibitory aromatazy, analogi GnRH i progestageny. W leczeniu objawowym można stosować NLPZ-y, najzwyczajniej w świecie. Następnie mamy pytanie drugie. Bradykardię u płodu definiuje się jako. Tutaj można sobie zapamiętać, że w całym tym algorytmie występują same jedynki i zera, czyli mamy tutaj poniżej 110 przez co najmniej 10 minut. U płodu jest troszeczkę inaczej niż u człowieka już urodzonego, ponieważ tutaj ten rytm jest bardzo zmienny. Nie możemy określić, jaki jest rytm bicia serca na podstawie jednominutowego odczytu. Dlatego przyjęto, że tutaj co najmniej 10 minut jest potrzebne, żeby taką bradykardię zarejestrować. A fizjologicznie tętno u takiego płodu wynosi od 110 do 150. Zależy to od aktywności tego dziecka. Natomiast jeżeli mamy przez co najmniej 10 minut poniżej 110, to możemy mówić już o bradykardii u płodu. Żeby dokładniej opisywać te zmienności rytmu, jakie występują u płodu, czyli ten FHR, czyli Fetal Heart Rate, to są dwa takie pojęcia. Są to akceleracje i deceleracje. Jeżeli przez 10 sekund mamy zwolnienie o 15 na minutę, to mówimy wtedy o deceleracji. Jeżeli mamy przyspieszenie o 15 na minutę przez tym razem 15 sekund, to mówimy wtedy o akceleracjach. Dokładnie nie będę wchodził w szczegóły, natomiast te dwa pojęcia są bardzo istotne, żeby określić tak zwany dobrostan płodu, czyli przewidzieć, co się może za chwilę wydarzyć, czy ta ciąża jest zagrożona w jakiś sposób, czy trzeba dążyć do rozwiązania tej ciąży jak najszybciej, czy wszystko przebiega prawidłowo, dziecko rozwija się dobrze i można doczekać do porodu naturalnego. Także to warto zapamiętać. Następnie mamy pytanie trzecie, dotyczące chwytów Leopolda.
chwyt wykonywany jedną ręką podczas badania palpacyjnego brzucha rodzącej, pozwalający określić, co jest częścią przodującą i jak jest ona położona w stosunku do wchodu miednicy, to trzeci chwyt Leopolda. Teraz omówię je wszystkie po kolei, żeby nie było żadnych niedomówień. Tak naprawdę mówi się, że ich jest nawet 6 tych wszystkich chwytów, natomiast pierwsze 4 na pewno są Leopolda, później jest Zangemeistera i jeszcze taki 6. Ale żebyście mieli pełen obraz sytuacji, to omówię je wszystkie po kolei. Generalnie zasada jest taka, że im dalej jakby w te chwyty wchodzimy, tym troszeczkę niżej się przemieszczamy, badając brzuch ciężarnej. Dlatego pierwszy chwyt Leopolda to jest sytuacja, w której dłonie badającego ułożone na powłokach obejmują nam dno miednicy, pozwala na określenie wysokości dna macicy oraz części płodu, która się w nim znajduje. Drugi chwyt Leopolda ma na celu w zasadzie określenie, gdzie mamy grzbiet, a gdzie mamy kończyny tego płodu. Trzeci chwyt służy do określenia, co jest przodującą częścią, czyli co nam będzie się rodziło i w jakim ułożeniu jest w stosunku do kanału rodnego. Co nam się rodziło, oczywiście mówię w cudzysłowie. Chodzi mi o to, czy dziecko idzie nóżkami, czy główką. Nie to, że nóżki się rodzą osobno, a główka później, czy na odwrót. Chodzi o to, która część nam przoduje. Później mamy jeszcze ten czwarty chwyt Leopolda. Inaczej to się mówi, że to jest chwyt profesorski, bo to jest modyfikacja tego trzeciego przez profesorów ginekologii. Pozwala ocenić nam zstępowanie części przodującej do miednicy, czyli ustalamy już dzięki niemu, czy do tej miednicy przemieściły się te części dziecka i które. Następnie mamy piąty chwyt Leopolda. On jest inaczej nazywany Zangemeistera chwytem. Służy on nam w zasadzie do stwierdzenia, czy nie ma jakiejś dysproporcji, czyli tak zwanego niestosunku porodowego. Czyli chodzi o to, czy główka nam się zmieści w kanale rodnym, tak w skrócie. Szósty chwyt Leopolda to już jest w zasadzie taki bardzo szczegółowy, ponieważ on nam określa stopień przygięcia główki do tułowia. Jest to nam przydatne, ponieważ możemy ustalić, w jakim etapie porodu się znajdujemy, ponieważ w pewnym etapie porodu ta główka musi się przygiąć do ciała i ustalenie, czy jest przygięta, czy nie, może nam dawać wskazówki odnośnie pozycji tego dziecka i szacowanego czasu porodu. Jeszcze na koniec mam takie drobne ogłoszenie. Mój kolega Wojtek Wize jest w potrzebie. Podaję dokładny link, o co chodzi w opisie do tego filmu. Pamiętacie, z Wojtkiem nagrałem kiedyś wywiad. To jest chłopak, który miał chłoniaka Hodgkina. Na szczęście przeżył i wyszedł cało z tej sytuacji. Także teraz też jest studentem na trzecim roku, z tego co kojarzę, i w przyszłości chciałby zostać onkologiem, także ciekawa historia, bo sam spędził na szpitalu onkologicznym wiele miesięcy jako pacjent, teraz sam chce się stać onkologiem, żeby pomagać innym chorym, także bardzo ciekawa osoba. Dokładniej o co chodzi, wstawiam link w opisie poniżej, także dla wszystkich chętnych zapraszam, żeby sprawdzili, o co chodzi i pomogli. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!